Kto będzie mówił? Zapowiedź? Nie, ja puszczę jeszcze dzisiaj zapowiedź. Zapraszamy na koncert dzisiaj. Norwek. Tylko musicie Norwek mówi. Poczekajcie. Zaprosimy. Norwek. Czekaj, bo tu się sznurek masz zapętlony. Tam jest Piotr. Piotrze, nie ruszaj się, bo mam w tle skocznie. Patrzysz tu. Jak Wojtek mówił, to... Ale jakie to ma znaczenie, jak mam okulary? Cześć, witamy. Słuchajcie, zapraszamy was dziś na godzinę 19 do miejscowości... 18. Dobra, cięcie. To jeszcze raz. Cięcie. Dałem takiego jednego, co to skoczył bez nar. Bez nar, z kamerą. Ty, Hubert, nagrywasz te wszystkie, że tak powiem, sentencje? Tak, ale będę musiał wypipać chyba, nie? No, boję się, że tak. To wyglądasz jak Robin Hood teraz. Kaptur sam widzę. Twarzy nie widać, Wojtku. Proszę? Twarzy nie widać. Ja nie wiem, czy to właśnie nie lepiej. Moim serdecznym przyjacielem, który zajmuje się organizacją koncertów w Polsce, rozmawialiśmy, dlaczego czegoś nie zrobić tutaj dla Polonii, ponieważ tego nie ma. I zdecydowaliśmy się na zorganizowanie recitalu akustycznego, żeby artysta razem z publicznością mieli dobry kontakt. Zdecydowaliśmy się na braci wraz z Krzysztofem Cugowskim ze względu na to, żeby mogły dwa różne pokolenia przyjść na ten koncert. Mogliby przyjść młodzi i starsi odbiorcy, którzy pamiętają Krzysztofa Cugowskiego z Budki Suflera. Już były organizowane koncerty disco polo, a nie było nigdy organizowanych recitali, muzyki akustycznej, występów akustycznych. I taki był przekaz, żeby ludzie też mieli dostęp do polskiej kultury. Nie tylko disco polo, ale polska kultura, polska muzyka jest wyśmienita i dlatego żeśmy to zorganizowali. Patrzę na wszystko, co dawno minęło. Wiem, nie mam teraz nic. Nazwałabym to miejsce tutaj ostro pustkowiem intelektualnym. Tutaj się dużo nie dzieje. Jeżeli już taki koncert jest i gwiazdy tego kalibru, to z miłą chęcią uczestniczyłam, wyciągnęłam swojego chłopaka również. Człowiek wszechmogący jest, a Bóg jest bezradny, wypełnia cichy chichot diabła. Sen, że człowiek wszechmogący jest, a Bóg się postarzał, od tysiącleci nas przeraża. To zależy od człowieka, no. To zależy, po co tu przyjeżdża. Czy przyjeżdża po pieniądze, czy przyjeżdża po prostu, żeby żyć. Jeśli mówimy o Polakach, którzy przyjeżdżają tutaj, co chcą żyć, to znajdą się tacy, którzy po prostu wyjdą do Teatru do Sztuki na koncert. Uwielbiam recitale, uwielbiam koncerty, teatr, także akurat tu tego mi brakuje. Wojtek, mocniej. Nie masz żadnych efektów, ale na przód też nie masz. Publiczność dopisała. Jak na ferie wydaje mi się, że naprawdę dopisali. Przed państwem duet akustyczny Piotr i Wojtek Cugowscy. Co wypada, co trzeba, skrane scenariusze i dobre rady. Kiedy wrosłeś w taką ziemię, trudno nagle się odłączyć od stada.
przeżyć to, co jest na mnie pisane. Nigdy już nie robić nic na pamięć. Właśnie to, co dane na mnie było. Przeżyć to, co zdarza się tylko raz. Śmiało! Ile takie życie warte? Czubkiem buta nie wystawać za ramę. Cudze ścieżki są utarte, lecz na prostej człowiek także się złamie. Przeżyć to, co jest na mnie pisane. Nigdy już nie robić nic na pamięć. Właśnie to, co dane na mnie było. Przeżyć to, tak by się nie skończyło. Polski akcent przede wszystkim, wyrwanie się z domu, od szarej rzeczywistości, pracy i burego życia na co dzień. No i po prostu chyba ciągnie nas do takich właśnie polskich rzeczy bardzo, bo jesteśmy za granicami, nie mamy tego na co dzień, a takie rzeczy jak recital braci Cugowskich, to nie jest co tydzień, to nie jest film w kinie, który będzie jutro czy pojutrze. Wszyscy tutaj pracujemy od rana do wieczora, później obowiązki rodzinne, a ewentualnie właśnie w weekendy szukamy rozrywki. Najlepiej, gdyby była ona związana z polską kulturą naszą. Bardzo rzadko jest coś takiego, uważam, organizowane. No a jak jest, to chcemy z tego po prostu korzystać, bo nam tego najbardziej tutaj chyba brakuje, polskich akcentów. Żadna norweska atrakcja nie uszczęśliwi nas, tak jak choćby nawet, nie wiem, dwugodzinny recital. Czy jakikolwiek koncert polskiej gwiazdy. Kolejny raz. Do góry ręce. I jeszcze raz zrobię to, co chcę. Jeszcze raz, zanim obudzę się. Dobrze wiesz, jaki jestem. Tak, będę sobą znów. Jeszcze raz przegram, bo tego chcę. Nie ma szans, nie zatrzymam się. Nie zmienisz tego, jaki jestem. Pozwól mi być, kim jestem. Jeszcze raz witamy wszystkich gorąco. Mój brat Wojtek, gitara, śpiew, wielkie brawo. I mój brat Piotrek, śpiew. Nie gramy często takich koncertów, ale lubimy je, ponieważ atmosfera jest zawsze rodzinna i kameralna. Pamiętam nasz pierwszy koncert wspólny. Obiecano mi, że na Akademii Szkolnej dostanę promocję do następnej klasy, jak zagram. I zdałem. Kochani, myślałem, że tak będzie co roku, niestety nie. Wesprzyjcie nas troszkę. Śmiało! Powtarzajcie za mną głośno i wyraźnie. Utwór nazywa się To jest mój dzień. Lorenz Kyg, żyjecie? To jest mój dzień! Jeszcze raz. To jest mój dzień! To jest mój dzień! To jest mój dzień! To jest mój dzień! Do góry ręce, śmiało!
w Polsce również chodziłam na koncerty i tutaj się staram być na każdym. Super przeżycie, świetna atmosfera, wspaniale. Był Paul McCartney, byłam na Stingu, byłam na Rolling Stones, ale i tak no, bardzo miło jest chodzić na te polskie. Ostatnio był Wojtek Mazolewski tutaj, będzie Stańko w przyszłym miesiącu. Tyle mogę, tyle chcę, to na pewno mój dzień, to jest mój dzień. Znowu budzi się nadzieja, to jest mój dzień, to jest mój dzień. Właśnie dzisiaj życie pokochało mnie, ręce są wokół ludzie, więc nie jestem sam. Już oswojony światu stóp, bez czarnych scenariuszy, białych plam, jak młody Bóg. To na pewno mój dzień, to jest mój dzień, niech się dzieje tu i teraz głośno. W Norwegii na co dzień jest sztywno i nudno moim zdaniem. Nic się nie dzieje, każdy zajęty jest tylko sobą, mało integracji międzyludzkiej, każdy jest bardziej zagoniony za pieniądzem, za innymi rzeczami, a nie ma czasu na spotkania się, wyjście razem na piwo do baru na przykład, czy robienie coś wspólnie. Moim zdaniem bilet nie był drogi, to jest wyjście na krągę na godzinę. Gdyby takie koncerty były organizowane w przyszłości i byłyby zespoły, które lubię, bardzo chętnie bym poszedł po raz kolejny. To mój dzień, to jest mój dzień, znowu budzi się nadzieja. Tak, wiem, że koncert był braci Cugowskich, a ich ojciec został tylko zaproszony jako gość, ale mimo to zdecydowałem się przez ojca nazwisko, przez ojca. Zapraszamy na scenę naszego gościa specjalnego, Krzysztof Cugowski, wielkie brawo. Witam Państwa serdecznie. Miałem być 2 lata temu w Bergen, ale się nie odbyło, także miło mi bardzo powitać Was. Jestem po raz pierwszy w Norwegii, oby nie ostatni. Pamiętam repertuar Budki Suflera, no niestety braci, pierwszy raz słyszałem. No bardzo możliwe, że właśnie dlatego, że jestem tutaj taki okres czasu, to nie słyszałem po prostu ich utworów. Sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów. Znowu szarych dni pagór, znów codziennych rzeczy las. Wolę swoją snów dolinę, obok której płynie czas. Koncert naprawdę mi się podobał i jestem zadowolony. Oby takich więcej. Myślę, że cena nie jest jakaś strasznie wygórowana, że warto wydać jednak nawet raz w miesiącu na taki koncert. Szukaj jej, kto był tu raz. Dzięki! Nie wyobrażam sobie, żeby zakończył karierę muzyczną. To jednak jest mistrzostwo świata, więc... Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Sami! Coś. Oczywiście, że da. Kłaniamy się bardzo nisko. Dziękujemy za przybycie, kochani. Miłego wieczoru życzymy. Szczęśliwego powrotu do Polski. Trzymajcie się. Cześć. Jestem adresatem tych słów, że jednak chciałabym wrócić do Polski. Kiedy? Jak córka skończy szkołę, to chyba najwcześniej. Każdy z nas by chciał wrócić, bardzo. Bardzo tęsknimy za swoim krajem. Nikt tutaj chyba nie zna z takiej czystej przyjemności. No chyba właśnie ekonomia zmusiła nas do tego, że jesteśmy, poniewieramy się za granicą, bo taka jest prawda. To nie jest nasz kraj, to nie jest nasza ziemia, na której się czujemy 100% dobrze. Ludzie, którzy zamieniają Polskę na jakikolwiek inny kraj, chcą zmienić tylko i wyłącznie swoją sytuację materialną. Nic więcej, uwierzcie mi. Rising from the neon gloom, shining like a crazy moon. Yeah.
she turns me on like a fire. Polacy myślą, że w Norwegii tutaj ludzie żyją pod dostatkiem, że mają wszystko, a tak naprawdę tego nie ma, bo nie ma kultury, nie ma teatrów, nie ma występów. Nie mamy rodzin, nie mamy niczego. Małe dzieci wychowują się bez wujków, bez kuzynów, bez babci i bez dziadka. Czuć tą tęsknotę do swojego kraju, do swojej ojczyzny. No to brakuje, wiadomo, znajomych, kolegów. Tego polskiego klimatu. Postrzegają nas Polacy w kraju, jak jesteśmy za granicą. Że każdy myśli tylko o tym, ile zarabiamy, ale nikt nie myśli właśnie za tą tęsknotą do swojego kraju. Mój przyjazd tutaj do Norwegii jest bardzo czysto prozaiczny. Ja po prostu się zakochałam. I bynajmniej nie w Norwegii. O. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że żądam za wiele. W Norwegii jestem od 2005 roku. 11 lat już minęło tak. No, mam takie odczucia, że ludzie, którym się nie udało wyjechać z kraju, są zazdrośni o to, że ja wyjechałem. Ale ja im proponuję, żeby zabrali się za siebie i wyjechali i zobaczą, jak to smakuje. No. Don't hang me up in your doorway. Don't hang me up like you do. Come on, come on, come on and do it. Come on, do what you do. For your love, I can't get enough of your love. I can't get enough of your love. Yeah. I can't get enough of your love. I can't get enough of your love. I can't get enough of your love. Of your love. Ooh, that's what I say. Na stojąco. Nasz gość specjalny, Krzysztof Cugowski, wielkie brawo! Teraz chciałem przedstawić Państwu moich synów Wojtka i Piotrka. Bracia! Tak dziwna ta chwila, brakuje słów. Pani, jako że jesteśmy pierwszy raz tutaj, chcielibyśmy sobie z nami zrobić zdjęcie sobie na to. Obie ręce do góry wszyscy. Ej, chłopaki, Jądry, kwiaty. Moment, jeszcze kwiaty. Kwiaty są, właśnie. Jeszcze kwiaty, to już może zbieramy. Dobra, dzięki. Dzięki.
Słuchajcie Państwo, chcieliśmy Was zaprosić. Za chwilkę tutaj pojawi się zespół. Będzie można porozmawiać, zrobić zdjęcie. Mamy też płyty. Także zapraszamy na spotkanie z zespołem za chwilkę. Jesteśmy w Sięskule, Lawrence Cook. Byliśmy świadkami koncertu bracia. Właśnie idą gwiazdy, będą podpisywać płyty. Ja też mam swoją. Kupione dla mamy i siostry. Muszę zdobyć podpisy. Fajny będzie prezent, jak pojadę do domu. No, ostatni raz się widziałem z Krzysztofem 37 lat temu. Powiadomił mnie, że syn mu się urodził. I od tamtej pory nie zaznaliśmy się bardzo dobrze. Przegraliśmy mnóstwo tras w Polsce razem z Budką. No i takie spotkanie po latach. Razem zaśpiewamy. Co wy na to? Zapraszamy jeszcze raz. Krzysztof Cugowski, wielkie brawo. Jestem w Norwegii już ponad 6 lat i nie chodzę często na takie koncerty. To był pierwszy koncert, na którym byłam i było bardzo miło. Miło było strasznie. Kopę lat, żeby się jeszcze do następnego razu. Miejmy nadzieję. No. Miło było, tyle lat. Dziękuję bardzo. A jeszcze tutaj. Tu jest. Dziękuję bardzo. Tu! Dla pani też, tak? Tak, ja mam już. Jest taki ten pasek. No to dobra, to proszę. A kluczem. Super był dzisiaj repertuar. Wszystkie piosenki bardzo dobrze znaliśmy i super się bawiliśmy. Za szybą. Za szkłem. Za szkłem. Proszę to wyciąć, za szkłem. Wszystkie mi się bardzo podobały, bo ja jestem z tego rocznika, proszę pana, którym mi się wszystkie podobają. A jeśli dzieli nas od przepaści krok, chcę tylko czuć, że cię mam przy sobie. Chcę wtedy mieć cię przy sobie, bo gdy przy sobie cię mam, wierzę, że zamiast się stoczyć, kolejny raz uda się nam. Ja wiem! Mam płytę, a z autografem oczywiście i mam zdjęcie. Ale już dostałeś autograf? Oczywiście. Mogę pokazać, tutaj mam zdjęcie z autografem i płytą. O, tak o jak. O, dobrze pani, pójdziesz między chłopaki. Nie, tak? Bardzo oryginalny koncert. Jutro obchodzę 26 urodziny. Zaczęłam właśnie świętować z przyjaciółmi, z siostrą i z koleżankami. Bardzo nam się podobał cały koncert, występ wszystkich panów, całej trójki. Specjalnie z Polski przyjechałam na ten koncert. Jestem z Krosna i pozdrawiam całe Krosno. I zapraszam do Krosna na koncert, braci. Częściej takie imprezy powinny się odbywać. Zapraszamy wszystkie polskie gwiazdy do nas tutaj, do Norwegii. Chcę tylko czuć. Kto wie, co chce czuć? Ty? Że was mam przy sobie. Dzięki wielkie. I zdjęcie też z ikoną, nie? Tak, z ikoną. A w pionie można? Tak, bo moja żona ma długie nogi. Wiesz. O Jezu. No tak, czego się wstydzisz? Kurde, niech mandzisz, nie ma. Wiesz co, ja tak może nagram. Tu Dyzio zrobi. Dyzio jest specjalista. O tak. Ode mnie masz w pionie. Wydawało mi się w norweskim. Multitask menago. I dla Rafała. Dobrze. Już? Tak.
Bardzo proszę. Proszę. Dziękuję. A to to jest, to będą synkowie podpisywać. Bo to jest właśnie ta. Siadaj, synku. Dla Teresy. Teresa! Chcę tylko czuć i widzieć wasze ręce w górze śmiało. Niech on zawróci nas, zmieni zdarzeń bieg, by rozpędzeni. To jest dla kogo? A, proszę, to jest dla pani Teresy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Po drugiej stronie chmur, gdy zatęskniłem, sfrunąłem prosto w dół na parę chwil. Widzę cię teraz tu, przez zimną szybę, co nie pozwala już na nic. Żeby choć jeden dotyk, jeden szept, biją o tafle dłonie, jak mam przejść. Miałaś nie płakać, miałaś być twarda. Miałaś nie tęsknić, miałaś już nie śnić, zapomnieć mnie. Miałaś nie płakać, świat poukładać, żeby miał sens. Łatwo mówi się. Co się mówi łatwo? Na drugą stronę chmur najlepiej wrócę. Nie umiem pomóc znów, bezsilny żal. Żeby choć na spojrzenie czuły gest, czy to jest aż tak wiele? Chyba jest. Było przefantastycznie. Ludzie byli przezadowoleni. Mam nadzieję, że to się jeszcze raz powtórzy. Fajnie jest, że są organizowane takie wydarzenia i myślę, że jak najwięcej Polaków powinno uczestniczyć w takich wydarzeniach. Organizujemy to dla nich. Polacy w Polsce powinni wiedzieć, że Polacy w Norwegii za nimi tęsknią. I człowiek musiał przyjechać do Oslo, żeby nagrać najlepszy lubelski zespół. Przepraszam, ale dałem. Najlepszy polski zespół. Nareszcie, słyszałem, widziałeś. Tak, ja też zapraszam. To co myślisz tak naprawdę. Tak. Dokąd płyniesz, bracie? Dokąd gnasz? Po co tak zabijać się? W jednym miejscu przecież w końcu trwasz. Tylko czas do przodu mknie. Tak przemijasz w miejscu, spalasz się jak pustynny w słońcu głaz. Wszelki ruch to tylko pozór jest, tylko mknie do przodu czas. To twój los, zatrzymany w biegu kadr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Świat dookoła kłębi się jak rój. Ta gorączka wiecznie trwa. Świat wiruje, zjada ogon swój. Tylko czas do przodu gna. To
twój los zatrzymany w biegu kadr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Jeśli pośród naszych gwiezdnych dróg, pośród nieskończonych tras, gdzieś istnieje jeden wieczny Bóg, to na imię ma on czas. To twój los zatrzymany w biegu kadr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr.